Jedna poszła. Weasel tutaj jedzie. Albo coś takiego. Następna poszła. Proszę bardzo. Jeden zniszczony. A ten Weaselek tutaj odszedł na bok, więc tutaj go dokończymy może tak, w ten sposób. Tak jest i znikamy stąd. No więc obiecałem, że polatamy jeszcze A10 w wersji A, tą wczesną A10A Thunderbolt 2 Early, tą premkową na 9.7. I tak dzisiaj będzie i dzisiaj będziemy korzystać z loadoutu z AGMA-ami, czyli Maverickami, które się namierza przez telewizory. Przy tym mamy kamerę i za pomocą tej kamery w czarno-białym ekranie wyszukujemy celów i namierzamy. Jakie są z tym problemy? Jeżeli na przykład czołg ma bardzo ciemny kamuflaż na sobie, całkiem jednolity, i on stoi na tle jakiejś ciemnej trawy, to namierzenie go z tej kamerki czarno-białej będzie prawie że niemożliwe, a może się udać, ale z mega bliska. Także tutaj te Mavericki, jeżeli macie na dziesiątkach i chcecie z nich korzystać, koniecznie. To samo tyczy się oczywiście tutaj tych mądrych bomb, tych GBU-8. To jest dokładnie ten sam system namierzania, tylko Mavericki mają swój napęd, te bomby po prostu sobie opadają na cel namierzane laserowo. W każdym razie, chodzi tutaj o to, że mapy na przykład pustynne albo mapy zimowe to są mapy, na których chcecie tego używać jako pierwszego wyboru uzbrojenia. Ponieważ tam na tle białego śniegu czarny czołg złapie bez problemu nawet z 8 km. I można kombinować jakby to zrzucić z tych 8 km na niego. Ja przeważnie staram się z 4 km, wtedy to jest prawie pewnik. Jeżeli widzicie, że cel jest śledzony, to jest praktycznie pewnik w tej kamerze, jeżeli kamera złapie i go śledzi. Także to dzisiaj postaram się pokazać i bez zbędnego pierdzielenia. Wskoczymy do pierwszej rundy i pokażę wam, jak ta A10 z Maverickami sobie radzi. No i dobra, panie i panowie, lecimy z Maverickami. I wiemy, gdzie jest parę celów, więc bardzo dobrze. Nie jest to multikulti też i nie jest to pełen apter, więc chyba nie będzie Changusek, więc nie jest niewykluczone, że będziemy mieli pełną opcję zapoznać się z możliwościami tych Mavericków, o ile na tej mapie będą namierzać. Więc możemy sobie od razu rzucić okiem, jakiegoś celu poszukać. Tutaj ewidentnie mamy bardzo ładny cel. Ale zrzucił dym chyba właśnie, albo A10 go próbuje atakować. Namierzony jest, ale jest to... O, widzicie, patrzcie, nie namierzyło tego tak jak trzeba. Mam nadzieję, że jest namierzony, zaraz się dowiemy. Trochę daleko, żeby to wystrzelić jeszcze. Trochę jeszcze za daleko, z 6 km spróbujemy. Jeszcze kawałek, A4E tam strzela do nich. Nie zepsuł, strzelałem pierwszym Maverickiem. Gdzie to było? O, patrzcie, tutaj mamy cel. Tylko pytanie, on tam wjedzie za to. Aha, to niedobrze, dobra. Wyrzucamy troszeczkę naszych flar. Nasz Maverick dopiero dolatuje. Aj, to już strzelił w trupa, cholera. Szkoda, szkoda, szkoda. Ale jeszcze nie ma tragedii. Odchodzimy i wchodzimy z powrotem. Tutaj coś mamy, tak? Tak jest, tak jest. I nawet śledzi, strzelamy. Maverick poszedł. Szukamy jakichś dodatkowych celów, ale tutaj nic nie widzę. Przed nami jest jakaś pelota, coś mnie niby łapie radarowa, ale nie jestem pewny. Odchodzimy. Rzucimy trochę flary i odchodzimy. Maverick leci! Leci, leci! Uuu! Prawie trafił. Niestety chybienie. Niestety chybienie. Troszeczkę mu pary brakło, na to wygląda. O! Okej. Okay. Czyli mamy jakiegoś ozelota. Wychodzimy poza jego zasięg w tym momencie. To było mniej więcej stąd, więc przyjrzyjmy się. O jest! Widzimy go! Widzimy go! Patrzy na to, mamy gościa namierzonego, tak? Upewnijmy się. Dobra, jest namierzony zdecydowanie. Chybione. Z jego strony chybione.
Wystrzelony Maverick! Chyba nie tylko mój w tym momencie. Ocelot ucieka. Trzeba go dziabnąć. Mamy go. Ocelot zniszczony. To jest jakiś pojazd. Był, ale już go nie ma. Oj, mi te Mavericki nie wchodzą, powiem wam. No nie wchodzą mi siłą rzeczy. O kurde, Helka. To do Helki trzeba zawrócić. A dziesiątka robi to samo, ale za blisko zaczął zakręcać do tej Helki. Dobra, Helka zniszczona. Trochę mam wrażenie, że za nisko tutaj latamy, ale hej. Dobrze, Turbsa z tego zdjęliśmy. No te Maveriki mi nie chcą wchodzić żywcem, choćby nie wiem co robił, no nie chcą mi po prostu wchodzić. O kurcze! BMP-3 jakieś. Za punktem B. O kurde, tego się nie spodziewałem. No ale sprzedał nam się, że tam jest. I teraz wiemy gdzie. O, trzeba być wyżej, żeby tych Mavericków używać, na to wychodzi. Tutaj za niska je odpalałem. Straciliśmy jedną klapę przez to BMP. Ale to nie jest tragedia. Spróbujemy tą wysokość utrzymać. Tak jest. I szukamy celów. Gdzie my tutaj jesteśmy? Bo ja nawet nie wiem. Nie potrafię się odnaleźć z tą kamerą. Okej, odnaleźliśmy za to BMP-3. To BMP-2 jednak. To strzelimy. Maverick go powinien dziabnąć, tak? Powinien go wyśledzić tutaj. Chyba, że zrzuci dym. I odchodzimy? Ja to chcę obserwować. Tak jest! Tak jest! Proszę bardzo, BMP-2M zostało zniszczone. W końcu coś się udało strzelić z Mavericka, ale widzieliście, musieliśmy tą A10 być prawie, że nad celem. Więc to jest takie wątpliwe, bym powiedział. A10 atakuje tam cel, możemy zawrócić w takim razie i spróbować go wyczaić. Turms tam jest, który tam A10 zestrzelił. O, i został Turms zniszczony. Tutaj coś widzieliśmy. Bo tutaj nie, to było bardziej na Y-spie. Tak jest, mamy szyłkę. Próbujemy namierzyć ją z trzeciej osoby. Jest, namierzona! Maverick poszedł. A, została zniszczona przez F4C. Zrzuciło na niego bomby. Ależ mamy po prostu przewagę powietrzną w tym momencie. Kosmos. Dobra, widzę następny cel. Będziemy próbować tymi Maverickami strzelać z przełożenia w takim razie. Znaczy jednym Maverickiem, który mi został. Tu widzieliśmy cel. Przed chwilą przejeżdżał. I zniknął mi. Musi gdzieś w krzaku stać. No nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji. Tylko nie odchodzimy w linii prostej. Nie odchodzimy w linii prostej. Okej. Nie odchodzimy w linii prostej. Powtórzę jeszcze raz, ale sam sobie. Tracimy punkt B. Okej, wiemy, że ten gościu, którego widziałem, wjechał na punkt B. Po prostu go nie byłem w stanie wyczaić. Tak jakbym chciał. Okej, obiekt 120 został tam zniszczony. Wypatrywanie tutaj przeciwników, powiem wam... Za dużo wraków już jest, ciężko cokolwiek zobaczyć. Patrzcie, i akurat tutaj przejeżdżało jakieś BMP-3 czy coś takiego. Za tym dymem, nie? Za tym dymem i nie byłem w stanie go wyczaić. Ale mamy teraz naszą... O, tu jest. A to nie BMP-3. Dobra, zepsuliśmy go, nie ruszy się. A, runda się skończyła. I asysta, F4C.
Mi się wydaje, że najlepiej by ich chyba szło z głupimi bombami na tym samolocie, ale dobra, zobaczymy. No pierwsza runda jakoś poszła. Tak jest, proszę państwa, respimy się z AGM-ami. I punkt C będzie pierwszym miejscem, które zobaczymy. Jest to chyba pełen down tier, o ile się nie mylę. Więc tu już teoretycznie możemy sobie namierzać cele, nawet stąd. Mamy trzy cele do rozwalenia. Tylko teraz trzeba się tam dostać. Przy okazji zbudujemy sobie trochę wysokości. Jest, złapało go, złapało go, złapało go. Nabieramy wysokości. I z około 6 km bym to wystrzelił, jeżeli mam być szczery. Tak jest, pierwszy poszedł. Szukamy tutaj drugiego naszego kolegi. Jest złapany. Wystrzelone. I tutaj trzeci cel. Czy coś naokoło mnie lata? A. Okej, dobra, jeden cel zniszczony, drugi cel zniszczony. Komputer balistyczny włączony. Tam już nic nie ma, okej. Coś mnie namierza. Tutaj jeszcze coś było, ale zostało właśnie dziabnięte, okej. Właśnie nie mogłem wyczaić, gdzie ten trzeci kolega jest. Zazwo Halaka ostatnio oglądał i miałem powiedzieć, gdzie ten kolega sympatyczny. Teraz sobie odejdziemy na spokojnie. Pomogliśmy przejąć punkt C właśnie. Więc ja jestem z tego bardzo, ale to bardzo zadowolony. Czyli to gepardzik mnie tam namierzał, dobra. Teraz zrobimy wysokość. I szukamy celów przy respie. Mamy geparda. Poczekajmy jeszcze chwilkę, jeszcze chwilkę, jeszcze chwilkę, nie ma pośpiechu. I strzelamy. I strzelamy, odchodzimy. Zobaczmy. Śledzi sobie i powinno na niego spaść elegancko. Jeszcze jeden gepard tam jest. Jeszcze jeden gepard. Myślę, że można zawrócić już w jego stronę, w takim razie lecieć i próbować go dziabnąć. Jest, proszę bardzo. Gepardzik zniwelowany. Mamy tutaj następnego. Namierza. Namierzony. Strzelamy i odchodzimy. I mnie tu nie było. I mnie tu nie było, a nasz AGM sobie powinien tutaj proszę bardzo. Ale byłoby trafienie, zdecydowanie. Byłoby trafienie. Jeszcze jeden gepard jakiś się zrespił. Chyba sobie odpuścili respienie się po tej stronie, tak mi się wydaje. Popatrzcie, tutaj nam... O, helka gdzieś jest. Okej. Mamy helikopter przeciwnika. To nie będzie takie łatwe do znalezienia. Z drugiej strony tutaj się już nic praktycznie nie dzieje. Rzucimy sobie okiem. O. Ktoś do mnie strzela? Tak jest, tak jest. Mam na plecach samolot, czego nie zauważyłem. Hamulec Aero, G91. G91. O, jeszcze jedno przyleciało. Kurczę, słyszałem je. Słyszałem, ale za późno. Za późno je wypatrzyłem. Cholercie, ale patrzcie, trzy cele z AGM-ów zniszczone, bo trafiła się do tego dobra mapa. No to, że nasza drużyna i tak wygrywa, więc tak naprawdę będziemy sprzątać. Myślę, że już z tej odległości możemy się zacząć przyglądać temu, co się dzieje na dole, o ile znajdę w ogóle pole boju. Tutaj. Wiecie, to jest już taki rodzaj mapy, że tutaj wcale nie tak łatwo będzie cokolwiek namierzyć. Aha, dobra. Wyszliśmy spoza zasięgu działania kamery. Dobra, alfa, 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 alfa. Gdzie to jest? O, wow. Jeszcze dalej tutaj? Okej, dobra. Odnaleźliśmy się. Ten marder nas celuje. I ten marder zaraz będzie obrywać. Z 6 km z hakiem. Myślę, że lada moment. Wychylimy się do góry i odpalamy. Tak jest. Udało się namierzyć następny. Strzelamy następnym maweryczkiem, żeby one od góry na te cele spadały. Taki jest plan. I odchodzimy na bok.
I odchodzimy na bok. Widziałem jakiś pocisk właśnie, okej. ZTZ został zniszczony, ale ten drugi... Tam jest jakaś pelotka, tak jest, jakiś ozelocik. Albo coś takiego. Uuu, wow. Za blisko dla mojego komfortu. Ozelot został zniszczony przez F-105 elegancko. Dobra, odbijają alfę, zawracamy. Szukamy celu. Widzimy cel dojeżdżający do punktu. I nawet go złapało i strzelamy, podnosząc dziób maszyny. Zauważyłem, że tylko w taki sposób to sensownie działa. I patrzcie, on sobie tutaj teraz będzie dolatywał i powinien go dziabnąć, chociaż może się trochę zgubił? Nie. Tylko trafienie, aż nad nim przeleciało, aż nad nim przeleciało. Tego się nie spodziewałem. Że aż tak dobrze to będzie działać. Ale widzieliście, cel był śledzony. Jedna poszła. Jakiś weasel tutaj jedzie. Albo coś takiego. Następna poszła. Proszę bardzo. Jeden zniszczony. A ten weaselek tutaj odszedł na bok, więc tutaj go dokończymy może tak, w ten sposób. Tak jest i znikamy stąd. Po prostu weasela już tak nie śledziło, bo wjechał w krzaki. Widzę cel. A nie udało się uniknąć, niestety nie udało się uniknąć, za późno zauważyłem, ale zauważcie, że radar w ogóle nie ten, bo flagrak panzer może strzelać bez namierzenia radarowego, on pewnie na sam koniec próbował mnie namierzyć. Ale hej, parę celów weszło, tak, trzy cele zniszczyliśmy, jeden z działek, dwa z tych Mavericków. Co prawda widzicie, no nie gram tym dokładnie tak poprawnie, no bo przecież nie będę grał tym poprawnie, żeby siedzieć na dokładnie 6 km i nimi strzelać 6 km z nie wiadomo jakiego pułapu. No ale też nie chcemy grać jak pizda, nie? Nie chcemy po prostu, jak się Helkami grało jak pizda w tym odcinku MI28 lub dla ciebie 28, że się powinno wisieć na 5 km od pola bojeczy. No tak, no można tak robić, ale to jest mega nudne. Tutaj mi się wydaje, że było troszeczkę bardziej ciekawie. No dobra, jesteśmy w powietrzu. Problem jest taki, że mają K50 w powietrzu, to jest raz. Spróbujmy może go AGM-em trzasnąć. O ile on mnie nie trzaśnie, tak? Zaczął zrzucać flary K50. Widać stąd już. No to nie będzie łatwe podejście tutaj na stop. O nie, przepraszam, K50 zostało zniszczone elegancko, dobra. Czyli musimy się martwić tylko i wyłącznie póki co o to, co jest na ziemi. Nienawidzę meczów multi-culti, bo nie mam zielonego pojęcia, czego miałbym się tutaj spodziewać. Prawdopodobnie leci już w moją stronę jakiś pocisk, którego nie jestem w stanie wykryć sam oczami. Tutaj nic takiego nie widzę. Tutaj coś mamy. I tutaj będzie przeogromny problem, żeby AGM to złapał, ten komputerek nasz, tak? Coś tu chwycił. I śledzi cel, śledzi cel. Wywalamy jedną. Wywalamy jednego. Chwycił cel, wywalamy drugiego. Wywalamy trzeciego i odchodzimy. Trzy AGM-y wystrzelone. Trzeci nie wszedł w cel. Trzeci nie wszedł w cel. Nie ma czasu, nie ma czasu. Schodzimy nisko i odchodzimy. Nas tu nie było. Troszeczkę mi brakło czasu, żeby ten trzeci cel zlokować tak jak trzeba, ale trzy AGM-y poszły. Dobrze. Dwa cele wyjęte. Zaraz sobie tutaj zawrócimy i spróbujemy jeszcze raz. Tylko problem jest taki, tak jak mówię, coś mnie namierzało, ja nie wiem co. Jest i cel, chyba oberwał, ale nie jestem pewny. Wystrzeliwujemy. Zrzucił dym, zrzucił dym. Zrzucił dym, no trudno, spróbujemy do dymu podejść z naszym działkiem. Nie, tu już wrak stoi. Tu już gościu został zniszczony. Odchodzimy.
I odchodzimy sobie stąd w takim razie. No dobra. Czyli dwa razy zamierzyliśmy ten sam cel, po prostu AGM był zbyt wolny, on został zniszczony w międzyczasie. Czyli działa. I samoloty wroga. Coś tam jest nad nami. Trochę za daleko jest, trochę za daleko jest. Okej, odszedł. Trzymamy go na celu. Dwa samoloty są w powietrzu. Tu go dziabniemy, tu go dziabniemy. Namierzaj, 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 namierzaj. To jest pewny frag. Poszło. Jestem namierzony, odchodzę. Jest. A7D zniszczone. Coś mnie próbuje namierzać, nie podoba mi się to. Mamy jeszcze jeden samolot w powietrzu na pewno przeciwnika, widziałem. Jest! Leci za Fantomem. Do Fantoma, do Fantoma, do Fantoma! Dobra, puszczam. Puszczam, zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Śledzi! Pięknie śledzi, pięknie śledzi! Jest! Mamy go, mamy go! Fantom żyje, MiG-21 jest zniszczony. Proszę bardzo, elegancko, elegancko. Baby. To co, jakiś naziemek poszukajmy. No coś mnie namierzało, tylko tu już im objechali respa. To chyba nie stąd. A koniec rundy jest, jest koniec rundy. Ale powiem wam, teraz się spociłem. Dwa cele powietrzne i dwa cele naziemne zniszczone za dziesiątki. Ale jajo po prostu. Ale się spociłem. Czy AGM-y w tej A10 działają? Oczywiście, tylko tak jak mówię. Tu, jak widzieliście w ostatniej rundzie, mieliśmy drobny problem z namierzeniem dość ciemnych czołgów na ciemnym tle, na tle ciemnej trawy. I dopiero z pewnej odległości to łapało, gdzie już byliśmy naprawdę danger close i cokolwiek, co miałoby jakieś działko przeciwlotnicze, nie wiem, gepard, szyłka, wszystko by nas było w stanie zestrzelić, mieliśmy farta, że nic tam nie było. A później, po tym jak odeszliśmy i nasz Fantomik miał kłopoty, to te AIM-9L po prostu uratowały mu dupę dwa razy. Także, bez zbędnego pierdolenia, A10 jak najbardziej fajna, ta premkowa, ta niepremkowa ma kamerę termowizyjną, więc strzelanie w nocy czy namierzanie takich celów jest dużo łatwiejsze. Problem jest taki, że ta kamera termowizyjna jest całkiem taka słabawa, nie? Ale to jeszcze zobaczycie, jak kiedyś nagram o tej A10 na 10.0, chociaż wątpię, bo... no bo nie mam jej już, to nie, już nie mam jej na jeździe testowej i na 10.0 została, na 11.0 już jest dużo trudniej. Na 9.7 jeszcze jest szansa, że na przykład nie będzie tangusek, ale w tej rundzie mogły być, ale akurat nie było, więc był free real estate, żeby się pobawić A10. W każdym razie, ode mnie tyle, dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku. Let's go.